Orędzie 453 Rubio 15 15 sierpnia 1991 roku, uroczystość w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Nowa epoka. Dziś, najmilsi synowie, kontemplujecie mnie we wspaniałości mojego chwalebnego ciała, wyniesionego do chwały raju. Żyjcie w radości i ufności ostatnich czasów, Waszego drugiego adwentu, patrząc na mnie jako na znak nadziei i pocieszenia. Nowa czekająca was epoka to szczególne spotkanie miłości, światła i życia pomiędzy rajem, w którym znajduję się w doskonałej szczęśliwości z aniołami i świętymi, a ziemią, na której żyjecie wy, moi synowie, pośród tylu niebezpieczeństw i niezliczonych ucisków. Niebieskie Jeruzalem. Wstępuje z nieba na ziemię, aby ją całkowicie przekształcić i przez to uformować nowe niebiosa i nową Ziemię. Nowa epoka, ku której właśnie idziecie, skłania całe stworzenie do doskonałego uwielbienia trójcy przenajświętszej. Ojciec otrzymuje w niej swą największą chwałę od każdego stworzenia, które odbija jego światłość, jego miłość. I Jego boską wspaniałość. Syn ustanawia swe królestwo łaski i świętości, wyzwalając wszelkie stworzenie z nieboli zła i grzechu. Duch Święty udziela w pełni swoich świętych darów, prowadzi do zrozumienia całej prawdy i odnawia oblicze Ziemi. W nowej epoce, którą Wam ogłaszam, wola Boża wypełniana jest całkowicie. Realizuje się w niej wreszcie to o co Jezus nauczył was prosić Ojca Niebieskiego, bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Jest to czas, w którym wypełnia się w odniesieniu do stworzeń boska wola Ojca, Syna i Ducha Świętego. Przez doskonałe wypełnienie woli Bożej cały świat jest odnawiany. I Bóg znajduje w Was jakby nowy ogród Edenu, w którym może przebywać z miłymi mu stworzeniami. Nadchodząca nowa epoka prowadzi Was do pełnej wspólnoty życia z tymi, którzy Was poprzedzili i tu w raju cieszą się doskonałym szczęściem. Zobaczcie wspaniałość niebieskich zastępów, łączcie się ze świętymi w raju, przynoście ulgę duszom cierpiącym i oczyszczającym się jeszcze w czyśćcu doświadczajcie w sposób silny i widoczny pocieszającej prawdy o świętych obcowaniu nowa epoka którą wam przygotowuję łączy się z klęską szatana i jego powszechnego panowania cała jego potęga ulega zniszczeniu on zaś Wraz ze wszystkimi złymi duchami jest związany i zamknięty w piekle, z którego nie będzie mógł wyjść, by szkodzić w świecie. Panuje w nim Chrystus, w blasku swego chwalebnego ciała, i triumfuje niepokalane serce waszej niebieskiej mamy, w blasku jej ciała wyniesionego do chwały raju. Moje święto, które zaprasza Was do popatrzenia na niebieską mamę wziętą do nieba, Stanowi dla Was powód głębokiej radości i wielkiej ufności. Pośród licznych cierpień czasów, w których żyjecie, widzicie mnie jako znak pewnej nadziei i pocieszenia. Ponieważ jestem promienną bramą, otwierającą się na nową epokę, przygotowaną dla Was przez Trójcę Przenajświętszą.